Największe wyzwanie, z którym się w tej chwili spotykamy, to tak naprawdę połączenie różnych reżimów regulacyjnych, ale też różnego rodzaju oczekiwań wobec reżimów regulacyjnych, które pojawiają się i w Polsce, i na całym świecie. Takim charakterystycznym przykładem jest tutaj z jednej strony praca nad przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych na poziomie unijnym, czyli przygotowywania rozporządzenia, które ma wzmacniać ochronę prywatności, ale jednocześnie prace dotyczące cyberbezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwa, które przez wielu rozumiane jest również jako wyzwanie ku temu, by coraz więcej osób móc identyfikować w sieci, by wiedzieć, kto dokonuje pewnych operacji w sieci, a tym samym jak unikać zagrożeń, które w sieci się pojawiają. No i tu pojawia się bardzo ciekawy konflikt pomiędzy z jednej strony ochroną prywatności, z drugiej strony bezpieczeństwem naszych informacji, które ma być osiągnięte choćby przez zdobycie informacji o tym, kto nimi obraca. Na poziom praktyczny przekłada się to na pewnego rodzaju różnice poglądów pomiędzy instytucjami bankowymi, w tym Związkiem Banków Polskich, które sugeruje, że operacje dokonywane w sieci, i to nie tylko operacje finansowe, ale wszelkie tak naprawdę działania, powinny być wykonywane przez osoby, które da się zidentyfikować. Podczas kiedy organy ochrony danych osobowych podchodzą do tego przeciwnie, mówiąc, że tylko w sytuacjach, kiedy wyraźnie wskażemy, że to jest niezbędne, osoba powinna się identyfikować. Oczywiście przy operacjach finansowych będzie to oznaczało, że taka identyfikacja jest potrzebna. Natomiast tam, gdzie usługi mogą być świadczone bez zidentyfikowania osoby, jesteśmy zwolennikami tego, żeby internet pozostał jednak anonimowy. To znowu powoduje dyskusję, a jak to się ma do ochrony dóbr osobistych? W końcu internet staje się coraz bardziej Hyde Parkiem, w którym okrzyki przestają być okrzykami cywilizowanymi, a coraz więcej tej komunikacji w internecie zaczyna być zdecydowanie niecywilizowane. No i tu pojawia się stary, od zawsze istniejący spór pomiędzy wolnością słowa, również wolnością słowa w internecie, a ochroną osób, ochroną tak danych osobowych, jak ochroną dóbr osobistych osób w internecie działających. Patriot Act, ale przecież nie tylko, dowodzi, że jesteśmy skłonni do daleko idących koncesji, ponieważ bezpieczeństwo postrzegamy jako wartość. Polacy zresztą, czego ostatnie badania dowodzą, czują się bezpieczni. Być może sprawa zatem tkwi nie tylko w regulacjach, ale w tym, jak je chcemy na co dzień stosować i wdrażać. Jeżeli spojrzymy na Patriot Act i zaczniemy od tego, dlaczego on się nazywa Patriot Act, a nie General Defense Act, no to powiedzmy sobie, to jest ochrona narodowa, ochrona interesów narodowych. To nie jest do końca ochrona cyberbezpieczeństwa rozumianego szeroko, to jest ochrona interesów narodowych, interesów również Stanów Zjednoczonych. Ja mam wątpliwości, czy te koncesje na rzecz bezpieczeństwa, którą chcą wykonać obywatele, są rzeczywiście tak daleko idące, jak to, co sugerują nam przede wszystkim, co sugeruje administracja amerykańska. Z jednej strony to jest też troszkę inny sposób patrzenia na ochronę prywatności niż ten, z którym mamy do czynienia w Europie. A poza tym nawet te koncesje na rzecz bezpieczeństwa okazują się być nie tak daleko idące, jeżeli przypadkiem chodzi o dane obywateli amerykańskich. Obywatele amerykańscy mówią, owszem, chronimy się, ale chronimy się przed tymi złymi z zewnątrz. Tu musimy sobie twardo zdać sprawę, że to my jesteśmy tymi złymi z zewnątrz. Tak? To my jesteśmy nie obywatelami amerykańskimi, przed którymi chcą się chronić Amerykanie. Jeżeli spojrzymy na rynek nasz, to jeżeli prawdą jest to, co powiedział pan redaktor, że obywatele czują się coraz bardziej bezpieczni, no to pytanie, czy zwiększać ich bezpieczeństwo kosztem innych wolności, które posiadają? Pytanie jest otwarte, ale skoro istotą i jądrem każdego systemu bezpieczeństwa są dane, w tym nasze dane wrażliwe, problem może nie tylko w zakresie ich ochrony, ale w zakresie wykorzystania posiadanych zbiorów, które mogą przecież w wielu przypadkach, a tego oczekuje także klient banku, prognozować, rozpoznawać nasze potrzeby i oczekiwania, bo każdy ma je w swoich indywidualnych preferencjach. Dość, powiedziałbym, charakterystyczne dla czasu, w którym żyjemy. To dotyczy chociażby zarządzania online naszymi pieniędzmi. Europejscy rzecznicy ochrony danych osobowych, którzy są reprezentowani w tak zwanej grupie artykułu 29, ostatnio bardzo wyraźnie zwracają uwagę właśnie na to, dla jakiego celu nasze dane są przetwarzane. W zeszłym roku wydano opinię dotyczącą tak zwanego związania celem, w tym roku uzasadnionego interesu, gdzie podkreśla się, że uzasadnionym interesem przetwarzającego dane może być ochrona bezpieczeństwa, ale jeżeli to jest podstawą, dla której nasze dane są przetwarzane, to nie mogą być one wykorzystywane w innych celach, które z tym bezpieczeństwem już
wiele nie mają wspólnego. Podam przykład akurat nie ze sektora bankowego, ale z sektora ubezpieczeniowego, gdzie przy likwidacji szkód ubezpieczyciele wchodzą w posiadanie informacji dotyczących świadków zdarzenia. Osób, które nie są związane z bankiem, ale są świadkami zdarzenia, do którego dotyczy działanie, które z ubezpieczycielem nie są związani, z świadkami działania, które ubezpieczyciel próbuje rozpoznać. Jest uzasadniony interes ubezpieczyciela w tym, żeby przetwarzać dane tychże świadków, ale już sytuacje, w których później te dane świadków wykorzystywane są do tego, żeby oferować marketing usług własnych, bo to przecież też uzasadniony interes, no nie mieszczą się już w tym celu, dla których te dane zostały uzyskane, czyli owszem bezpieczeństwo, owszem bezpieczeństwo również ubezpieczyciela jako tego, który ma wypłacić odszkodowanie, natomiast już nie działalność dalsza handlowa. I rozumiem, że kluczem do rozumienia istoty ochrony jest to słowo, które pan określił jako niezbędny. Niezbędny, zdecydowanie, choć nawet nie szedłbym aż tak daleko w przypadku instytucji komercyjnych. Pamiętajmy, że ten przymus niezbędności danych, niezbędności ich gromadzenia występuje w przypadku instytucji publicznych. Instytucja prywatna ma prawo robić z danymi wszystko to, co nie jest zakazane przez prawo. Tyle tylko, że zakazane przez prawo jest zmienianie celu, dla którego dane są przetwarzane.